Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na klasyczną partię, współczesną partię, jak to by nie zabrzmiało, fantastyczny przebieg partii pomiędzy Jordanem Van Forestem a Aniszem Giri. Z turnieju w Holandii Tata Steel 2022 bardzo silny turniej, wyczerpujący 11 runda, a rund w sumie jest 13. Także w tej 11 rundzie spotkali się gospodarze tego turnieju, można powiedzieć, dwaj Holendrzy, którzy no, nie zamierzali tutaj remisować, to jest pewne. Tylko walka trwa od samego początku, i co jest ciekawe, Van Forest był zwycięzcą w roku ubiegłym, więc wygrał ten prestiżowy turniej, co było wielką niespodzianką, ale dosyć już chyba wstępów tego mojego gadania. I przejdźmy do analizy. No, przepięknej partii, muszę przyznać, i już tłumaczę, jak to wszystko przebiegało, jak to wszystko wyglądało. Po D4. Aniż Giri zagrał skoczek F6, po C4 jest E6, skoczek C3, goniec B4. Obrona Nimcowicza na szachownicy, taka klasyczna i kwestia teraz jak zagrają sobie białe. Białe mogą grać na przykład system Rubinsteina grając E3, skoczek E2, takie są możliwości. Hetman C2 to jest chyba klasyk klasyków, ale tutaj młody Holender zagrał A3. A3 jest oczywiście też ruchem wymuszającym bicie na polu C3, więc tak też nastąpiło. Plus jest taki dla białych, że jest paragońców. Minus jest taki, że są zdwojone pionki. To może się okazać słabością w przyszłości, ale też tak grają i to jest normalna rzecz. Pozycja jest równa. Czarne grają posunięcie B6. Plan czarnych na pewno jest, e, jednym z planów e, tutaj czarnymi jest to, żeby zagrać końcem na A6 i próbować zbijać tego pionka. Można też grać skoczek potem C6 i skoczek A5. To są do, dosyć takie ciekawe manewry, dosyć proste. E, tutaj w zależności co zagrają białe. Bia, białe grają tutaj na przykład F3. Znaczy na przykład, no tak było w partii. E, niektórych e, ruch może zdziwić, e, ale to jest normalne posunięcie. E, odsyłam tutaj Was do partii. Zmeczyło Mistrzostwo Świata, Anand kontra Magnus Carlsen, dosyć podobnie panowie grali. I teraz w tej sytuacji po f3, tutaj białe planują oczywiście zrobić centrum. Czarne zagrały skoczek c6. Można by było zagrać oczywiście d5, nie pozwolić na zagranie e4. To też jest normalny ruch, ale po wybiciu na d5, po wybiciu na d5 jest ruch e3. I to jest normalna gra. Tutaj króla nawet często wstawiamy na pole F2, i to co jest ciekawe, roszady nie robimy. Centrum bardzo silne mają, właśnie białe, czasami są, właśnie opcje na E4, ale tutaj ustawiamy gońca na D3, skoczka na E2, próbujemy zrobić roszadę. Jak się nie chce zrobić roszady, to król F2. I tyle w temacie, w tym bocznym wariancie. Po F3 skoczek zagrał na c6, e4 ze strony białych, skoczek a5. Zobaczcie, z tym planem tutaj czarne realizują ten marsz skoczka i no, będą chciały tego pionka zbić, więc jak się przed tym ustrzec białymi, żeby tego pionka za szybko nie stracić? No, otóż, goniec d3 jest obowiązkowe, bo po końcu a6 jest hetman e2. I tutaj właśnie tym działem ładnym bronimy pionka na c4. Jednakże posunięcie D6, bardzo takie strategiczne podejście do sytuacji, dlatego że pionek D6 pomaga w zegraniu na przykład E5, żeby powstrzymać centrum przeciwnika, albo ruch C5, to są takie normalne plany. F4, zagrywa Van Forest, no i to jest bardzo piękne centrum, zobaczcie, cztery pionki w centrum, bardzo wysoko. Mi się ten układ szalenie podoba, ja lubię tak grać białymi, ale są zwolennicy, którzy też lubią grać te pozycje czarnymi, żeby była jasność. Jest to pozycja równa, kwestia tylko gustu, kto lubi jakim kolorem grać taką pozycję. No i teraz tutaj Giri zagrał Hetman D7 i jest to ruch taki chyba nietrafiony troszeczkę. Dlaczego Hetman D7? planowane jest zagranie hetmanem na a4, żeby wzmocnić tutaj atak na pionka c4. Okej, okay. plan jest logiczny. Można byłoby w tej sytuacji zagrać, myślę, że dosyć ciekawiej, mimo wszystko, mianowicie posunięcie d5. Tak, posunięcie D5 jest bardzo ciekawym ruchem, dlatego że y, bardzo rozbija centrum i te, y, te pola C4, E4 mogą być dobrze kontrolowane przez y, czarne, jeżeli na przykład białe by wybiły na D5, a to byłby ruch no, niezbyt dobry, bo na przykład po wybiciu jest wtrącenie na D3 i po wybiciu na D5 i po E5 skoczek E4. No tutaj widać pełną dominację czarnych. Skoczek za chwilę wejdzie na C4 i jest bardzo ciężko grać to białymi. Goniec ma trochę ciasno, skoczki by stały tutaj świetnie, więc trzeba na to bardzo, bardzo uważać, no ale jest alternatywa na szczęście, mianowicie białymi tutaj należałoby zbić na D5 i co ciekawe teraz silnik podpowiada Hetman E7, bardzo sprytne zagranie, dlatego że chwilowo czarne oddałyby piona i po wybiciu na E6 Hetman by wybił, no nic y, sensowniejszego chyba nie widać niż wybicie Hetmana, można też skoczek F3 równorzędne posunięcia, ale po wymianie zawsze ten pionek zostaje no taki powiedzmy słaby. No i tutaj czarne odbijają spokojnie tego pionka na C4. Pozycja jest no, też znowu około równości, tylko że już jest końcówką praktycznie. No i teraz tak. Po ruchu F4 jednak po Hetman D7 Van Forest zagrał skoczek na F3, Hetman A4 i skoczek na D2. No widzimy białe bronią usilnie tego pionka C4. Dlaczego by go nie bronić. I teraz można by było pewnie spróbować tutaj takiego strzału e5, żeby próbować rozbijać centrum, tak też się dzieje, ale trzeba zachować tutaj białymi zimną krew i spokojnie tutaj Van Forest zagrywa Roshadę. Jak bicie na f4, to wieża zawsze wybija, jak bicie na d4, to wybija pionek, prostują się ładnie pionki i już pozycja nabiera rumieńców. Jednakże roszada ze strony Giriego, e, powiem w ten sposób pozycja e, Miodzio, tak mi się wydaje, Miodzio dla białych e, to jest dosyć taka, mam nadzieję prosta gra, e, oczywiście zależy z kim gramy, ale zauważmy, że te trzy figury tutaj nie zrobiły żadnej krzywdy na C4 więc plan, można powiedzieć, jest e, teoretycznie nietrafiony e, i po wybiciu na E5 w partii, tak poszło, pionek wybił i wieża B1 bardzo ładny ruch, który nie pozwala zagrać skoczkowi, rozwinąć tutaj skrzydeł na B3. No i teraz co grać? Mianowicie czarne klasycznie grają C5. Posunięcie dosyć ciekawe, bo bardzo szarpie centrum i. Troszkę wymusza posunięcie d5 i wtedy czarne by na pewno zagrały skoczek e8, skoczek d6. Taki plan by był. No już combo tutaj byłoby atakowanie, że tak powiem, pionka e4, pionka c4 głównie, pionka c4. No ale białe przyszykowały piękną niespodziankę. Klasyczny ruch, moi drodzy. Spróbujmy zatrzymać materiał i znaleźć dobre posunięcie dla białych. To jest zadanie dla Was. Przepiękne posunięcie pod tytułem wieża bije na F6. Tak, jak ktoś studiuje klasykę szachową, to taki ruch do głowy przychodzi w pierwszej kolejności i się zastanawiamy, czy to, masz, czy to ma sens. Daleko wzrocznie patrzymy, czy to jest dobra decyzja. To jest bardzo dobra decyzja, dlatego, że psujemy tutaj pionki przeciwnikowi i Dostęp do króla jest po prostu łatwiejszy. No i teraz widzimy też, że za bardzo nasze figury, mówiąc o białych figurach, no jeszcze do tego króla nie docierają. Oczywiście jeszcze nie docierają, to by było zbyt proste i zbyt piękne, żeby tak było. No ale można to próbować robić. I Hetman F3 to jest pierwsze zagranie, które powoduje, że chcemy zbić pionka na F6. No chcemy zbić pionka, zagrać skoczkiem na F3, goniec na H6, chcemy dać mata. Taki jest plan, no dlaczego by nie? No ale... Hetman wraca i broni tutaj na F6, na co jest D5 oczywiście. Hetman na D6 i teraz e, trzeba umiejętnie przestawiać figury, żeby próbować e, króla atakować, żeby też była jasność w tej sytuacji. Silik mówi, że to jest remis. Czyli Tutaj e, czarne się bronią, białe nie są w stanie zaatakować porządnie. Pamiętajmy, że grają ludzie, ludzie popełniają mikrobłędy, które się przeradzają w błędy troszkę większe, więc e, to jest kwestia siły gry. I tutaj skoczek F1. W ogóle białe teraz nie zważają na tego pionka, który jest nieistotny w tej sytuacji. Bardziej interesuje nas, żeby ten skoczek zawędrował na pole F5, no i byłoby bardzo, bardzo ciężko, jak już skoczek jest na F5 w takiej sytuacji, można się tutaj żegnać z partią. E, I teraz pokról H8. Skoczek zagrał na E3. Przy okazji broni sobie tutaj Pionka i goniec C8. Teraz troszkę czarne muszą defensywnie pograć, mimo wszystko. No mają jakość więcej, no ale pozycja jest bardzo dobra dla białych. Uważam, tak wizualnie dobrze to wygląda. I tak też jest, chociaż silnik mówi remis. Goniec D2 e, subtelnie, figura musi wyjść, zawsze wieża ma opcję, to jest ważne. E, tutaj wieża zagrywa na G8 i goniec zagrywa na E1. Już te figury zaczynają nabierać rumieńca. Zobaczcie, goniec na H4 będzie stał, no genialnie można powiedzieć. Genialnie i tu on będzie bardzo dobrze strzelał w F6. Wieża G6 już zawczasu tutaj broni. Goniec H6, mimo wszystko atakujemy, naciskamy na przeciwnika. Wieża H6, no i Hetman F2 bronić tutaj trzeba. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w każdym momencie też czarne mogą zwrócić tą jakość i na przykład wybić gońca. No i trzeba mieć to po prostu na uwadze. To i tak byłoby świetnie dla białych, bo białe tutaj nie dość, że bronią pionka, kontrolują pole F5, wolna linia F. Same plusy uważam. No i ta pozycja już się robi dobra. Dobra dla białych. Goniec zagrał na D7. No wiadomo, wieża druga może wejść do obrony. I wieża F1. Nie ma na to czasu. Zauważcie, że tutaj już grozi wybicie na F6. Nie ma jak tego bronić. Skoczka nie ma na D7. W ogóle pozycja robi się ciężka. Król broni się sam. Na G7 zagrał. Na co białe grają? Goniec E2. No właśnie, bo tutaj trzeba szukać kolejnego planu, kolejnego e, progresu w tej sytuacji. I właśnie Van Forest to znajduje. I gra gońcem na Edwa. Dlaczego ten goniec jest tutaj dosyć taki istotny? O co tutaj chodzi, można odpowiedzieć sobie na to pytanie, spróbować. Dajcie w komentarzu znać zresztą. O co tutaj chodzi, jeśli ktoś z was dostrzegł opcję. Przede wszystkim białe marzą o tym, żeby zagrać gońcem na. G4, wymienić te biało polaki, wrócić z koczkiem i zagrać na F5. Nic bardziej prostszego e, i to jest dosyć łatwy plan. Ale jest wieża G6. No, wieża G6 przeszkadza w zagraniu tutaj gońcem, więc jak należy zagrać, żeby tego gońca wstawić? No, to gramy H3. Tak też się dzieje. No, ale przecież goniec bije na H3. No właśnie. Ale tak też się dzieje, moi drodzy. To jest wszystko pod kontrolą. Skoczek z E3. Spełnia tak genialną rolę na tym polu, że ten skoczek jest. Nie, on nie jest wart um, 3 punkty. Ja bym powiedział, że jest warty z 6 punktów w takiej sytuacji. Kompletny no, skoczek, fantastyczny. On tu wszystko dobrze y, kontroluje. Goniec H5 zostaje zagrane, no i właśnie widzimy całe y, tutaj przedsięwzięcie białych. Ten pionek H3 był kompletnie niepotrzebny, wyglądało to groźnie. No i nie ma za bardzo jak tutaj sensownie pograć, jak gońcem wrócić po prostu na D7. Goniec wybił na G6, pionek na, z F na G i goniec F6. No w końcu białym się udało przełamać. Tempo w tempo wszystko szło i Goniec uderzył w newralgiczne pole tutaj przeciwnika. Król g8, hetman h4. Plan prosty, już wspominałem, chcemy dać mata w dwóch ruchach. Wieża f8 temu nie pozwala. No i teraz tak naprawdę można byłoby zagrać dosyć ciekawie, bo tutaj białe zagrały wieżą na f3. Ale dosyć forsowny wariant powstawał po Goniec e7. Tak, dobrze widzimy, to jest kwestia tylko przeliczenia co dalej. Po wybiciu na f1, król f1, nie ma za dużej możliwości jak hetman b8, bo hetman musi wracać i pomagać królowi, ale jest ruch d6. Puszczamy pole c6 dla skoczka, ale to już jest konkretna sytuacja. Hetman na przykład na e8, skoczek c6 nie działał kompletnie również i skoczek d5. Ja nie widzę ratunku tutaj w tej sytuacji dla czarnych. No skoczek wchodzi za chwilę na f6, sieje spustoszenie, partia jest kompletnie przegrana, no ale Van Forest zagrał inaczej, wieża f3. Może chciał tutaj ustawić trochę wyżej wieżę i trzymać to napięcie. Zauważmy, że no przewaga jest w ataku, nie ma strat materialnych, więc, pełen spokój. Wieża zagrała na f7. Hetman g5. Tutaj figury się czają na pionka e5 zdecydowanie. Hetman f8. I Hetman zbija na E5 pionka. Skoczek B7 zagrał. No wraca tutaj, próbuje tutaj ratować sytuację. Lecz Hetman e 4 dosyć proste ruchy. Skoczek na D6, ruch E5. Zobaczcie, no już centrum zrobiło się tutaj piekielnie mocne. Skoczek F5. No, nie działałby też dobrze, bo tu y, wymiana zawsze następuje i potem G4 podważamy figurę na, na F5, jeżeli tu byłby goniec. No więc skoczek wrócił na E8, żeby tego gońca sprzątnąć, ale rystruch D6. Konkretnie. Konkretnie tutaj białe miażdżą. Białe po prostu miażdżą, skoczek za chwilę zagra na D5, skoczek wybił. Nie ma wyjścia, pionek wybija Hetman E8 i skoczek D5. E, teraz pytanie, jak progresować, bo widzimy, wieża jest dobrze ustawiona z gońcem, blokuje pionki, Mata nie możemy dać na G7, no ale skoczek bardzo niebezpiecznie wchodzi. Tutaj Hetman daje szacha, nie boimy się szacha, król H2, Hetman D1, no i skoczek E7 szach. E, I teraz tak, tutaj król F8, no wiadomo, ciężki ruch, e, ciężko tutaj zagrać królem na F8. Król zagrywa na H8. E, I teraz Van Forest zagrywa posunięcie e, No kapitalne bym powiedział. Silnik e, mówi, to, że to jest pierwsza linia. Więc spróbujmy znaleźć no, rewelacyjny ruch w tej pozycji końcowej. Otóż białe grają wieża na H3. Tak, tak, dokładnie wszystko wi widzę. Tutaj goniec może zbić wieżę. Jest to ruch prosty, dlatego że grozi skoczek G6. Chcemy atakować króla po tej linii. No i. Giri musiał się w tej pozycji poddać. E, musiał się poddać. Właśnie i tak zrobił. E, I wielki, tutaj myślę, wielki triumf e, Van Foresta. Piękna partia w ogóle. A teraz pytanie jest takie. Co się dzieje, jak goniec zbija na H3? No właśnie. Otóż następuje ruch D7. Posunięcie D7 wygrywa partię. E, słabość ósmej linii decyduje o zwycięstwie. Dla, dlatego, że jak Hetman na przykład wybije na D7, no to Hetman B8 nie ma jak się zasłonić. No Hetman C8 to skoczek zbija. Tyle w temacie. Partia się zakończyła pięknym podstawieniem wieży. E, dzięki serdeczne za oglądanie, a e, zapraszam Was do kolejnych odcinków. Pozdrawiam, cześć.